Jest kilka metod poławiania karpi. Generalnie takim tradycyjnym, taką tradycyjną metodą to są oczywiście spawiki do metody skróconej, czyli dotyczki, tak? Te do wędek, które tam leżą długich. To jest profesjonalny spławik do łowienia karpi, karasi, dużych ryb. Charakteryzuje się tym przede wszystkim, bo łowi się takie ryby jak karp, czy amur, czy karaś na zawodach, generalnie kukurydza, robak, ewentualnie pelet, tak? Ziarnko kukurydzy jakąś tam wagę ma ze sobą, tak? Wyważając taki spławik do antenki, musi się mieć to na uwadze, że ziarnko kukurydzy coś waży i tą antenkę zanurza, tak? Załóżmy tyle. W antence jest próżnia, wypełnione jest powietrzem, tak? Gdyby była pełna antenka, tak jak w spławikach takich stricte kanałowych, to ten spławik zanurzyłby się pod wodę, nie byłoby go widać, prawda? Dodatkowa wyporność. Dodatkowa wyporność. Powoduje to to powietrze, które się znajduje w tej antence, tak? Spławik ten, nie wiem jak do kamery się da, czy się da zauważyć, ma tutaj nacięty rowek, tak? Jest tak skonstruowany, że żyłkę przeprowadzamy tutaj, zaczep jest u góry, tak? Żyłeczka idzie tym rowkiem i tutaj zakłada się koszulki silikonowe. Wtedy jest bardzo łatwo przesunąć ten spławik. Żyłka nie przecina korpusu spławika. Szczególnie podczas holu tych dużych ryb. No podczas holu też się zdarza czasami, tak? Ale nie, najważniejsze to jest to, żeby... Wiadomo, na zawodach jak się startuje, to każda sekunda jest ważna, tak? Przestawienie gruntu, jeżeli są ścisłe koszulki i ta żyłka idzie po korpusie spławika, często można zniszczyć żyłkę, tak? Czy może się spirala jakaś na tej żyłce pojawić. Natomiast ten rowek powoduje to, że regulowanie tym zestawem jest bardzo łatwe. No to by było tak na tradycyjnie na 13 metrów. Natomiast często łowi się na zawodach karpiowych ryby blisko brzegu, tak? Tam głębokość jest niecałe pół metra, przepraszam, metr i poniżej metra, tak? I wtedy spławik musi mieć krótszy kształt, czyli na płytką wodę dajemy spławik. Wbrew temu, że to jest tak mały spławik, ale łowi się na niego karpie. Bo karp jest taką rybą, że często są brania takie, że tylko dotknie, schowa się ryba i wędkarz, jeżeli prześpi ten moment, to karp już wyplunie i nie mamy co. Musimy czekać, no, bo wtedy jest puste zacięcie. I również mają te spławiki ponacinane roweczki, przesuwa się. Ja bez okularów to nie widzę dokładnie, gdzie jest ten rowek, tak? No i to są spławiki, które służą do takiej metody brzegowej. A panie Adamie, dlaczego taki charakterystyczny kształt tych spławików? Te spławiki stosuje się do metody rzecznej, tak? Na rzekę o różnych uciągach musi być taki lizak. Nazywają się te spławiki lizaki z tego względu, że wyporność wody i uciąg wody powoduje to, że spławik tego kształtu ma mniejszy opór, tak? I ta woda sobie swobodnie przepływa. Spławik jest cieńszy, dłużej trzymamy ten spławik i zestaw swój w miejscu nęcenia, w punkcie, tak? I to przede wszystkim powoduje to. Na takie uciągi muszą być stosowane lizaki. Różne ryby się łowi na rzekach, tak? Prawda? Mówię o białych rybach. Jaś, lesz, płoć, kleń. I niektóre ryby lubią, jak im płynie szybciej, wtedy się stosuje bombkę. Natomiast większość wędkarzy i większość ryb, jakie się łowi tą metodą, to są płotki, krąpie, leszcze i wtedy używa się takich spławików. Lizaków. Lizaków, tak. Czyli lizaki, nie do lizania, a do łowienia. Lizaki nie tylko dla dzieci, ale także dla wędkarzy. Tak jest. Dziękuję bardzo za rozmowę. Również dziękuję bardzo.